Gdzie ja jestem? No wreszcie, żeś się, królewiczu, obudził. Co się stało? To się stało, żeś znów poszedł do Jolo. Chwileczkę. Co ja mam? Okej, okay, to nie jest sen. Cześć, witaj z strony Janeto, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Extra z naszej fabuły, gdzie poszedłem to chyba z Gustawem. Myślałem, że to był sen, ale to jednak nie jest sen. Jesteście głupi, ty, Gustaw i Amorek. No Red, no... On chciał to już zakończyć, to nie moja wina. To jest jego wina. Nieprzygotowani, ty w zniszczonej zbroi. Jeszcze to pięknie. Chodzę, chociaż to... No pięknie, Neto, pięknie. Nie dość, że jeszcze Angel nie wrócił do pełnego zdrowia. Ja jeszcze nie... Też nie wróciłem. To wy we trójkę poszliście w zwykli śmiertelnicy, poszliście do Jolonei. No po prostu gratulacje, szapowa. A no mieliśmy zbroję, chociaż to. Dobra. Co się tutaj stało? Byłem w domu. Pamiętajcie odcinek u Gustawa, teraz macie go w opisie tutaj kanału, więc zobaczcie, co się takiego stało i co teraz tutaj robi, dlaczego ten koleś się teraz... Musiałem was ratować, geniusze. Może wasze zbroje stanęły, nie mieliście energii wcale. Aha, bardzo ciekawe. Okej, okay, mogę wiedzieć... Co ci tutaj sprowadza? Oprócz... Dlaczego masz tutaj policjanta? Mamy kadetów do wyszkolenia. Chwila, dzisiaj jest poniedziałek? No poniedziałek. Ja cię. Posłuchajcie, chciałem znowu zaatakować Jolo, oczywiście nie mogę. Wybij sobie ten pomysł z głowy. Musimy się najpierw przygotować do tego, a nie. No dobra, przygotujemy się. Więc będą przygotowania, będą lepsze rzeczy niż teraz od razu ataki. Ale teraz, no będziemy po prostu musieli wyszkolić katetów. Przy okazji poznacie tych katetów. Zobaczcie, jak tutaj nasza policja działa. Czy jest fajnie, czy nie, sami zobaczycie, więc tak. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Mogę wiedzieć? Na komisariacie. Dobra, czekaj, masz może moje ciuchy? No masz na górze. Dobra, poza ciebie idę się przebrać i widzimy się ja, już. Tylko szybciej. Nie mam czego. Dobra, już idę, tato. On moim tatą nie jest, ale po prostu jego tak nazywam. No to widzimy się już na komisariacie policji. To już tutaj? Niedaleko? No, niedaleko. Oni są ogarnięci? Częściowo? Kogo tak mniej więcej? Kogoś pamiętasz? Blackwings, Miko, okej, okay, no, ogarnięta. O, Miko, chyba też ogarnięty. O, Fred to już tutaj. O, widzę. A, zapomniałem ci powiedzieć, wysadzili dziurę. Co? Ej, co się stało? Halo? Halo? Hej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem komisarz Neto, jesteście katetami? Tak. Co się tutaj stało? No, patrzymy sobie na dziurę. Było ból. Bo jest ładna. Bum. Teraz tak, powiem ci pokrótce tak. Blaszka znów uciekł. No nie, nie. Okej, okay, daj mi 5 sekund, chodź tutaj. Oj, generalnie, Blaszka i widzowie, pamiętajcie, że mamy, że ja mam z nim wojnę. Dobierz, wbiję 20 tysięcy subskrypcji, więc pomóżcie mi, żebym to ja wbił. Bo już mówiłem na filmie, że będzie Q&A za to. Oraz nie pozwólmy mu wygrać. Oraz, Blaszka, jak możesz zauważyć, naprawdę jest taka fajna tabliczka. To jest wiadomość od ciebie. Więc no, wiesz co robić. Taka fajna, super tabliczka do ciebie. Więc ten. Mateuszu, zapraszam. Czekaj, bo nam się jeden kadet zawiesił. Kadeci! Podziwia ścianę. Trudno, chodź. Chodź. Teraz do was przyjdziemy, chodź. No co jest? Panie, ty z Mateuszu, bo... Nieważne. Mam tutaj rolety, nie mam. Będziemy musieli tutaj skować rolety, jak będzie mi za to pieniądze. No. I panie... Ile ich jest, tak na oko? Z 10? Chyba ponad 10. Dlaczego tak dużo? Myślałem, że tak będzie góra 5, 3, 1... Ja ci cały serwer prawie. No panie. Dobra, idziemy tam do niej, chodźmy. No dobra. Chodźmy. Okej, okay, no to zapraszam. Dzień do... Bry? Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Ja ustawić się, raz, dwa. Tutaj, przede mną. Nie tak blisko, 3 metry, w rządku. Dobrze, ustawić się. Okej. Okay. No i jeden. Ten pan to też tutaj, okej, okay, jeden, dwa, trzy,
4, 5, 6, 7, 8. Okej, okay, teraz wy to mówicie. Ja będę podchodzić, wy mówicie swój numer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. To jest nas więcej niż detektywów. Okej, okay, mamy to. Więc tak, jeśli chodzi o... Mam takie małe pytanie. Czy wy kiedyś braliście jakieś zawody? Czy wzięliście udział w zawodach? Tak. Tak, tak. Dobra, ty jaki byłeś? Pierwszy? Dwa. Drugi, ale nie, w sensie jakie miejsce zająłeś? A, żadne. A, wait. A tak, ty jakieś? Żadne. Ty jakieś? Dobra, ty? Okej, okay, a ty? Trudne pytanie. Dobra, a ty? Dobra, a ty, który nie? jesteś? Chociaż? Ja... 6. A nie, w sensie, które miejsce zająłeś? Ale w czym miejsce zająłem? No, w czwart. Okej, okay, a ty jaki jesteś? Ja jestem szósty. No tak, ty jesteś szósty, ale jakie miejsce zająłeś? Znaczy... No ja jestem szósty. No jesteś szósty, wiem o tym, ale jakie miejsce zająłeś? Ale ja jestem szósty. No wiem, ale jakie miejsce? No szósty, jestem szósty. Okej, okay, dobra, olewamy to. Ty... Dobra, a ty jaka jesteś? A o co pytasz? O miejsce. Jak jest... Które zajęłaś? No jak on mówi, jest szósta, to jestem siódma. Okej, okay, no to ty jaka jesteś? No jeżeli on był szósty, to jestem siódma. Ale nie, w sensie, które miejsce zajęłaś? Wyjaśnisz mu to może, bo on chyba nas nie rozumie. No, ja jestem szósty, myślę, ja cię wy, chyba mnie. Dobra, ostatnia osoba, ty? No jeżeli ona siódma, to ja ósma. Mamy może spluwy? Dobra, więc tak. Mogę wszystkich teraz zwolnić, czy nie? No to... A chcesz, żebym ci zaraz rozwalił tą komendę? Już jest tutaj rozwalona. No chcesz, żebym ją zmiótł z ziemią? A, dobra. Dobra, kateci, te pytanie się nie liczyło, to funkcjonowania u nas, więc zapraszam tutaj, zaraz odbędzie się tutaj ćwiczenie, ale na chwilę obecną chodźcie. Okej, okay, a więc pytanie, coś ty stał, ktoś może wie? No było boom. Dobrze, pani Tytmatu, że coś się dokładnie stało? Prawdopodobnie ktoś z zewnątrz pomógł Blaszce i ona jej uciec. Dobrze, pójdziemy się teraz rozejrzeć po okolicy. Więc tak, to jaki chcecie komentarz? Szybko mówcie, co się kadeci. Zdarzy? Kadeci. Komentarz kadeci i cała moja tutaj uczestnicy tego całego show będą wam, nie wiem czy to jest show w sumie, wszyscy tutaj zgromadzeni będą wam sertuszkować razem ze mną i z panem Tytmateuszem. Okej, okay, a więc idziemy teraz pod dom, kto to jest? Idziemy pod dom Smolaksa. No to raz, dwa, trzy, idziemy! Tutaj jestem z panem Tytmateuszem, z kadetami też. Wy tutaj zostańcie, nic nie róbcie, najpierw musicie patrzeć jak tam u nas, a my tutaj wchodzimy. Okej, okay, chodźcie. Ale co chcesz tu, zrobić? Nie, przeszukam. Pamiętacie Smolaks, jak on mnie obraził? Co o mnie powiedział takiego, kiedy ja umarłem? No właśnie, więc wiecie co... Boże będziemy... święty! Co do? No. Wy chyba sobie żarty robicie. Zajacie, dobra. W sumie zasada patrz się ucz, to w sumie tutaj obowiązuje, dobra. Wszyscy patrzą, chociaż to. Tu jest jakieś ciasta, tu co, tu. Ty, co jest? Blok suszor, o, mamy to, patrz. To, ale to jest coś gorszego. Cukier, o nie! O nie! Kokaina. Wiecie co to znaczy? Jeszcze jakiś śmieszek sobie na... Że jakiś śmieszek sobie nazwał zwykły cukier, kokaina, super. Ale mamy to suszone fotorosty. Nasza... Dobra! Wchodźcie tutaj. To będzie... SBI open up. Co do? No kurde! Ci wisą! Dobra, nie było. Smolaks, jeśli to okręca polufer, to nie oglądajcie. Dobra, idziemy do góry. Coś jest. Mission impossible. Czysto. Łóżka.
Komputer. Ktoś jest na komputerze? Nie, nie ma. Gazety są. Dobra, są. Schodzimy na dół. A szybko, magazyn, może coś tam jest. Okej, nic nie ma. Dobra, teren czysty. Teren czysty. Możemy wchodzić. Kazeci, wychodzimy. Drzwiami. Tak, z drzwiami. A, dobra, wyważymy drzwi. Nie. Dobra, więc tak. Zobaczyliście, jakie jest miejsce w terenie. Pomogliście nam. Korzystajcie też z czegusi. Mamy tutaj bloki suszonych fotorostów i suszone fotorosty. Idziemy z tym to luferka, zapraszam. Podeślemy mu to, bo on jest tutaj głównym adminem tego serwera, właścicielem. Więc on to sprawdzi. I no wiecie. Macie może jakąś skrzynkę? Nie no, mamy. Nie. Dobra, zrobię to na szybko. A głem to lufer to jest? Bo ja go coś dawno nie widziałem. Nie wiem, pewnie on najwyżej. A muszę, on jest na wakacjach. A jak są potem? Na wakacjach on znów uciekł, jak ciebie nie było. Czekaj. Co? No dobra, to jak wróci, to... A wróci, on jest ścigany listem gończym. Ja, nielegalne rzeczy z domu Smolaksa. Policja, Minecraft. Ty, ale... Teo? Teo? Ale tak sobie przypomniałem, że Smolaks tam już nie mieszka. To koło my ukradł. No Oli. A dobra, trudno. Jeden pies. Dobra, więc jak idziemy? Panie Leceo, mam tak? Dziwną podejrzaną rzecz na tablicy. Dziwną? Jaką? Jestem głupia Kaja. Gdzie? Proszę się odsunąć. Proszę się odsunąć. Jakie dziwne rzeczy w miejscu publicznym. Okej. Okay. Strzedam. Muła, konia, osła. Zapraszam. Cena zgnienia u Reni lub u Vivi. Tabliczka ogłoszenia. Cena drenka, cena. Sąsiad słodziej pomoczy. O, patrzcie! Sąsiad słodziej pomoczy. Słyszycie to? To jest wyzwanie. Dla nas. Więc widzimy się ale teraz. Ale może być przeczytał wszystkie. Ale może być przeczytał wszystkie tabliczki. Dobra. Szukam patrz, to no, aha. Jego, więc my tutaj napoje, nie, to, aha. Szukam pracy. Było trzeba się tutaj umówić z nami na, żebyś była kacatką, ale nie byłaś. Trudno. Smolak, to kociak, a robi to Michałek. Yuki. Czy ja o czymś nie wiem? Długa historia? Dobra. Długa historia. Szukam dziewczyny, zapisy do Szymga w domku obok luferka. A tu na górze masz jeszcze. A, klan demonów sprzecza demonicznego władcę. Mowis zgłasza się do klanu. O, to moje. Blaszka to od dzisiaj Blasia. Bez na tak to był. Właśnie, napiszcie komentarz Blasia, a ja wam przypnę serduszko. Dobra, coś jeszcze tutaj jest? Szukam kup. Może lepiej stąd chodźmy. Dobra, gdzie chcesz iść na to? Teraz pójdziemy przed dom tego swojego sąsiada, żeby tutaj pomóc. No to widzimy się już na miejscu. Dobra, jesteśmy tutaj, kadeci. To jest pewnie ten dom osoby. Nie wiem, kto tutaj mieszka. Mieszka? Się on tutaj ma? List to Mikołaja? List? To dom Mikołaja! Nie, to jest dom niezgodnej. A, dobra, wychodzimy. Nie było tego, to się wytnie chyba. Dobra, jesteśmy już, to jest ten dom tego to grania. To jest twój dom, geniuszu! Chwila, kto tak wysyłał, że niby ja jestem swoim sąsiadem? Chwila, kto jest moim sąsiadem? Pomyślmy, lub może jest nie. Może jesteś swoim sąsiadem? Ja? Ja jestem twoim sąsiadem. No jesteś. Ty nie jesteś, ty nie jesteś, ty nie jesteś. Ty jesteś, chyba jesteś, ty nie jesteś. Ty jesteś i ty jesteś, czy... Pytaj, macie ma to mnie może jakiś problem? Ja nie. To ona! To nie ja, to ty! Dobra, już wiem, kto wylatuje. Panie Tyty Mateuszu? Panie Tyty Mateuszu? Zapraszam. Panie Neteo, on we mnie celuje. Chwileczkę, rzucimy proszę o skonfiskowanie mu broni. To wylosuje osobę, która zostanie wywalona. Aha, okej, okay. Dirt jest to wylosowany. Więc tak,
Kto zostanie wrzucony? Neonek czy Olivia? I Liv wskazuje na... O! Świetnie! Amorek! Zostajesz wrzucony. Brawo ty. Okej, okay, okay. Śmiejesz. Okej, okay, Olivia się zaśmiała, czyli Olivia wylatuje. Śmieje się. A. Wracaj, to był żart. Nie, to nie był żart. To był żart. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Nie. Tak. Nie. Dobra, ogarnijcie się wszyscy. Dobra, więc tak. Kogo mieliśmy zwolnić? Nikogo. A. O, ktoś tam jest, ktoś tam jest. Ej! Łapać go! O, ma diabłę zbroję, pewnie on coś przeskrobał. Stać! A tak! Stać! Ucieka! Ucieka! Gań! Stać! Stać! Zniknęła. Zniknęła, czarownica! Wiedźma! Wiedźma utopić ją. Ja ją w żadnych sztuczek... Ja jej żadnych sztuczek nie było tam. Dobra, idziemy sobie, nie było. To się wytnie. Dobra, odeszliśmy kawałek, nie było tego, prawda? Nie widzieliście nic, to się na całe szczęście wycięło, więc... No to czego my w kółko łazimy? No właśnie mieć... A tak, rekrutacja... Dobra, kadeci, mam dla was zadanie. Ustawić się. No nie tak blisko. Dobra, kadeci. Teraz tak na poważnie, mam dla was wszystkich zadanie. Otóż... Troszeczkę się proszę odsunąć, to rządku zapraszam. Tam. Dobrze. Waszym zadaniem na 100 punktów, co decyduje, czy będziecie katetami lub nie, to jest uwaga, uwaga, iść do domku Blaszki i przeszukać go. A gdzie mieszka? Ja wiem gdzie, chodźmy. Dobra, idziemy! Idziecie, musi... Ej, chwila! Nie skończyłem! Dobra. Okej, więc tak, po tym od razu, jeśli ktoś coś znajdzie, przeliczymy punktację, będziemy po kolei każdego z was zapraszać do mojego biura. No i zobaczymy, kto zda, a kto nie zda. Jesteście gotowi? Tak. To idziemy do domu Blaszki i zobaczycie, jak działa prawdziwa policja. Wchodzicie, szybko! Dobra, raczej, dobra, rozwalaj to! Dobra, panie, to jest Mateusz, idziemy za nimi. Ja cię, ale akcja. Ale akcja, dobra, przeszukiwać, dobra. Jest tam coś, Amorek? Nie ma nic. Dobra, nic nie ma. Dobra, Mateusz, ty jest. Dobra, jesteśmy tutaj. Kada ci jak tam? Dobra, podejrzana rzecz. Znalazłam. Ja też wodorosty. Wodorosty? Dobra, mamy go! Widzicie, że Blaszka już nie jest taki legalny. On nie jest tam dobrym człowiekiem. Znalazłam się jakieś prochy czy jest. Znalazłam, nie. Znalazłam jakąś... Dobra. Kada ci, mamy to. Screeny zróbcie aparatami. Jeśli macie, albo to lądotonami. Cyk. Dobra, posłuchajcie. Idziemy teraz do komisariatu i teraz każdy będzie mieć ze mną rozmowę. Dobrze. Super. Tak, widzimy się już w komisariacie policji. Dobrze sobie poradziliście, kadeci. Jestem z was niezwykle zadowolony. Widzimy się. A ty jak się w skrzyni! Nie, właśnie chciałam oddać to. Idź, szybko! I szybko! Przepraszam. Szybko! Dobra, widzimy się w komisariacie policji. Dobra, wołaj już. Dobra, kto tam pierwszy jest? Pod koniec pani zaczęła grzebać w skrzynkach. Dlaczego? Bo wtedy tam w tej skrzynce były złe rzeczy i miałam to w ekwipunku i chciałam to odłożyć. Okej, czy pani pozbywa się dowodów, dobra? Dobra, mam do pana pytanie odnośnie rzeczy. Czy pan przypadkiem rozwalił ścianę? Wchodząc, bo ja tam pana widziałem, jak pan rozwalał ścianę, to nie. Ja rozwaliłem drzwi. Dobra, jeśli chodzi o akcję, to pan się spisał dobrze. Proszę tylko poprawić nad wchodzeniem i proszę się tak, nie patrzeć przez okno, jak inni. To trochę mnie te koncentruje. Dobra, odmaszerować. No dobrze. I proszę zawać następną osobę. Więc gdyby nie to, czy pani patrzy przez okno, jak inni, to pani by była na 6, tak to pani jest 5+, więc przyjmuję panią. Dziękuję, odmaszerować. O, sąsiad, ten, który pewnie mnie powiadomił i nie chce ten zły. Dobra, nie, to Olcia. Tak. Czy Olcia? Nie, to była ta. Olivia.
Serio? Jesteś tego świadkiem? Dobra, pan się też dobrze spisał, jak inni, jestem z pana dumny. Dobra, więc tak, pan się też dobrze znakomicie spisał, dziękuję panu. I to pani na uwagę, co bardzo nie mam, gdyby nie to, gdyby pan nie rozwalił ściany, nie wszedł jak inni. Dobrze, przepraszam. Dobrze, zobaczymy na wynikach końcowych, czy pan się spisze, czy nie. Powodzenia i odmaszerowanie. Pani się dobrze spisała, pani tylko wszedła przez ścianę, ja to widziałem. Jedyny minus, ale tak to spoko, pani się dobrze rozejrzała w akcji w terenie. Pani dobrze poszło, dziękuję pani, może pani odmaszerować. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest tak. O, cześć Blackwings, nie poznałem cię. Fajny ty. Zmieniłeś fryzurę, ja cię. Pamiętać, ja generalnie jej tutaj domek zbudowałem. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale jej domek zbudowałem. No, my się lubimy, co nie? Tak, bardzo. No, jak poszło, dobrze? Podobało się? Wydaje mi się, że tak. Ekipa spoko? Tak, wszystko okej. To świetnie. To ten, przyjmuję cię już od razu. Jeszcze zobaczymy na ciebie, co jest tutaj wolne, czy policjantka, czy na sekretarkę ci chcesz. No wszystko zobaczymy. O, sekretarka, praca marzeń, proszę, tak. Dobra, to sekretarka, no to przyjmuję cię, gratuluję. To już dobrze, wszyscy. Tak. No dobra, zobaczmy pani tytuł Mateuszu. Więc tak, w następnym odcinku będziemy tutaj wybierać, albo tak, nie na odcinku, ale tak po prostu prywatnie będziemy tutaj wybierać, kto się nadaje, a kto nie. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, o właśnie, cel łapkowy. No to jak wbiliście pod tamtym filmem 1106 łapek w górę, to teraz poproszę, uwaga, 1200 łapek w górę i kolejny odcinek jak zwykle za tydzień. Więc tak. Jakieś tutaj skargi na nich? Coś panu się nie podobało? Chyba nie. Wszystko jest okej? Okay? Tak. Dobra, mam już tutaj katetów ogarniętych, zobaczymy kto się dostanie. Mam wciąż z nich kciuki, żeby najlepsi się dostali. No i dziękuję za oglądanie tego odcinka. Żegnam.